pan tego pewny? Tak, panie inspektorze. Zawsze o tej godzinie, to znaczy o 9 wieczorem, zamykam drzwi kostnicy i idę do domu. A rano? No rano otwieram, ale tego wieczoru dałem klucze jego żonie. Miała przyjść go ubrać na zajutrz. No przysięgam, widziałem go jak leżał, zanim odszedłem. No a co pan robił tej nocy? Do pana, inspektorze. Słucham. Nie, panie inspektorze. Tak jest. Więc co pan robił tej nocy? Mówiłem już. Byłem w domu. Żona może zaświadczyć. Byłem aż do czasu, aż przyleciała tamta i zaalarmowała, że nieboszczyk zniknął. No przecież mówiłem już o tym. Dobra. Niech pan to podpisze. Będę u inspektora Szeparda. Ani kroku dalej. Nic. Stoimy w miejscu. Po każdym meldunku zamykamy całą okolicę w promieniu bez mała 100 kilometrów. Rzucając do akcji prawie wszystkie siły miejscowe. Posterunki drogowe i lotne. Brygady specjalne i służby pomocnicze kontrolują wszystkie skrzyżowania, przejazdy kolejowe, wyloty szos i dróg zamkniętego obszaru. Lotniska. No i nic. Wszystko bez rezultatu. Ostatnie meldunki z terenu. Nic nowego. Urywa się to wszystko sam nie wiem gdzie. Panowie, orientujecie się w tej sprawie, którą ja znam tylko z protokołów. Dlatego chcę prosić panów o krótką rekapitulację faktów. Może pan zacznie, kolego Farkart? Tak, panie inspektorze, ale początek ja też znam tylko z protokołów. Na samym początku nawet protokołów nie było. Rzecz zaczęła się mniej więcej w połowie września. Pierwszy meldunek policyjny otrzymaliśmy na 3 dni przed Dniem Wszystkich Świętych. Dopiero o wiele później skrupulatne dochodzenia wykazały, że te historie ze zwłokami zdarzały się już poprzednio. Ten meldunek pochodził z Engender. Miał zresztą charakter półoficjalny. Nadzorca kostnicy Place skarżył się komendantowi wiejskiego posterunku. Kiedy przyszedłem rano do kostnicy i otworzyłem z klucza drzwi, zobaczyłem, że ktoś musiał w nocy ruszać zwłoki. Dlaczego w nocy? No bo kiedy wczoraj wieczorem zamykałem kostnicę, to on leżał na swoim miejscu. A na czym polegało to ruszanie? No na tym, że on leżał obok katafalku na ziemi. Drugi meldunek mieliśmy z Lowertown. Dokładnie w 8 dni po pierwszym. Także i tam chodziło o to, że w nocy ktoś ruszał zwłoki w kostnicy. Pogrzeb miał się odbyć rano. Kiedy przyszliśmy do kostnicy, ojciec leżał na twarzy. To znaczy się plecami do góry i miał ponadto rozrzucone ręce. I to robiło takie wrażenie, jakby on ożył. Nie no, były to oczywiście bajki. Zgon został stwierdzony przez miejscowego lekarza ponad wszelką wątpliwość. I w tym właśnie momencie sprawą zajął się inspektor Gregory. Dla całej tej sprawy charakterystyczne jest to, że właściwie wszystkie wypadki zdarzyły się na małych wiejskich cmentarzach, położonych dość daleko od skupisk ludzkich. Czas też jest prawie jednakowy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne odchylenia od momentu zauważenia do momentu zawiadomienia nas o wypadku, to możemy przyjąć, że zdarzyły się one między godziną 19 a 3, no powiedzmy 4 nad ranem. Duża rozpiętość czasu. Tak, ale dokładniejszego terminu niestety nie udało nam się ustalić. Zeznania naszych świadków różnią się, czasami nawet wykluczają się nawzajem. Dodać do tego należy jeszcze sporą ilość krążących plotek, po prostu gąszcz fałszywych informacji. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym panów poinformować, że ustalenia w tej sprawie są minimalne. Wszelkie przypuszczalne motywy zbrodni, czy jak to nazwać, poszczególnych zniknięć, bo zwłoki w następnym okresie zaczęły znikać. Nie sprawdziły się. Brak jakichkolwiek podejrzeń, powiedziałbym, nawet poszlak. Ten wypadek piąty z kolei zdarzył się 10 listopada, w 17 dni po poprzednim. Z kostnicy na cmentarzu
kostnicy na cmentarzu w Maidenhead zginęło ciało 46-letniego mężczyzny. Może to zabrzmi dziwnie, ale kiedy rano jeden z posługaczy przesunął ciało mężczyzny piątego, zauważył, że nie było zimne. Przesłuchiwałem go dwa razy i ciągle uważał, że był to letarg albo jeszcze gorzej, jak to określił. W godzinę później ciała już nie było. A co z protokołem zgonu? Zgon nastąpił poprzedniego dnia. Brak akcji serca, plamy opadowe, stężenie pośmiertne. Świadectwo zgonu w aktach. I co dalej? Ostatni, szósty wypadek miał miejsce kilka dni temu. Z kostnicy cmentarza w Stafford zginęły zwłoki miejscowego księgarza, mężczyzny szóstego. Jan Fleming, lat 55, zmarły na skutek zatrucia gazem. Sekcji nie było, ale był to nieszczęśliwy wypadek, o czym przekonaliśmy się w toku śledztwa. Zwłoki zostały odwiezione do kostnicy cmentarnej. Ostatni raz widział je dozorca, około godziny 9 wieczorem. Faktem godnym uwagi jest to, że jednocześnie zniknęła kotara, która zasłaniała niewielką wnękę w głębi kostnicy. Płótno zostało przerwane, czy raczej przetarte, ze znacznym trudem, jakby je ktoś przegryzł. Proszę porównać zdjęcia. Tkanina przecięta. Nie, to raczej wygląda na przegryzioną. Tak, to jest tkanina przegryziona. Tkanina przetarta. Tak. I tkanina przecięta. Może pan, doktorze, proszę, jeśli pan ma coś do powiedzenia w tej sprawie. Prawdę mówiąc, niewiele. Nekrofilię można wykluczyć. Dotknięci nią bywają osobnicy ciężko upośledzeni, na pewno niezdolni do planowania jakiejś bardziej skomplikowanej akcji. To nie ulega wątpliwości. Obłęd moim zdaniem także można wykluczyć. Nic nie pozostawiono przypadkowi, żadnych potknięć. Za duża skrupulatność. Paranoja? Nie, nie wydaje mi się. Obłęd ma swoją strukturę, swoją logikę działania. Na upartego nie da się wykluczyć, że jakiś ciężki psychopata mógł być sprawcą, chyba że... Sprawdzałem to, doktorze. Wywiady w zakładach psychiatrycznych nie dały rezultatów. Obserwacje także nie. Po prostu nic. Nie chce mi pan chyba wmówić, że ten człowiek żyje. Wie pan równie dobrze jak ja, że to jest nonsensowne i niemożliwe. Tak, ale ja go na pewno widziałem. Wierzę panu. Ale proszę mi wytłumaczyć, jak człowiek, którego
protokół zgonu znajduje się u pana w aktach, a którego zwłoki zginęły w niewyjaśnionych okolicznościach i w niewyjaśniony sposób, może chodzić po mieście, jeździć pociągiem. Wydaje mi się, że to jest ktoś po prostu do niego podobny. Niech pan teraz już odpocznie, odpręży się, a jutro zobaczymy, co dalej. Zaproszenie mnie do współpracy z Yardem uważam za pożyteczne nowum. Klasyczne metody śledztwa, kolekcjonowanie śladów, szukanie motywów w tym wypadku zawiodły zupełnie. Otóż ja posługuję się metodą statystycznego zestawiania zjawisk. Metoda ta nigdy dotąd nie była stosowana w śledztwie i rad jestem, że mogę z nią panów dziś zapoznać. Otóż po pierwsze, przed każdym zjawiskiem właściwym mieliśmy stadium tak zwanych zwiastunów. Zwłoki zmieniały pozycję. Jedne obrócono plecami do góry, inne na bok. Inne znów leżały na ziemi obok trumny. Po drugie, były to zwłoki mężczyzn w sile wieku. Po trzecie, zawsze zatroszczono się o jakieś okrycie dla ciała. Po czwarte, były to zwłoki niepoddane sekcji, dobrze zachowane, nieuszkodzone. I wreszcie po piąte, wszystkie wypadki miały miejsce w kostnicach cmentarnych małych miasteczek, do których dostęp z reguły był dość łatwy. Nie wdając się w szczegóły, zapoznam teraz panów z rezultatem moich obliczeń. Otóż każdy kolejny wypadek następował w ten sposób, że im później się zdarzał, tym dalej był położony od środka, czyli od miejsca pierwszego zniknięcia zwłok. I to jest pierwsza prawidłowość. Czasy pomiędzy poszczególnymi zniknięciami są coraz dłuższe. I to jest druga prawidłowość. Ale co najciekawsze, jeżeli uwzględnimy temperaturę jako trzeci czynnik, to okaże się, że zachodzi tu pewna regularność. Otóż iloczyn, odległości, czasu i temperatury nocy, w której znikały zwłoki, daje pewną liczbę stałą, którą nazwałem stałą rozprzestrzeniania się zjawiska, o którym mówimy. Co pan przez to rozumie? Nic poza tym, co wynika ze statystycznej analizy zjawisk. Proszę pana, można mnożyć, można dzielić przez siebie różne rzeczy. Długość lasek przez szerokość kapeluszy i mogą z tego wyniknąć różne stałe lub niestałe. Czy pan sądzi, że w ten sposób ośmiesza matematykę? Proszę panów, ta sprawa jest dla was nietypowa i prosiłbym o powstrzymanie się od jakichkolwiek uprzedzeń. Gdybym miał się z nimi spotkać ze strony panów, będę zmuszony zrezygnować z tej sprawy, jak i ze współpracy z Yardem. Panowie, ja chciałbym się dowiedzieć, jakie kroki podjęto, żeby odnaleźć skradzione zwłoki. Począwszy od trzeciego wypadku, zastosowaliśmy bardzo radykalne środki. Ale możliwości wymknięcia się sprawcy z kontrolowanego obszaru nie podobna wykluczyć. Wobec tego, czy któryś z panów ma jeszcze coś do powiedzenia? Może jakąś hipotezę? Może być odważna? Nawet za odważna? Może ja. Wykryta przeze mnie stała rozprzestrzeniania się zjawiska, o której mówiłem, pozwala przewidzieć dalszy ciąg wypadków. Jeżeli następne zniknięcie zdarzy się pomiędzy dniem dzisiejszym a końcem przyszłego tygodnia, to będzie miało miejsce w tym sektorze. Dość duży obszar. W grę wchodzi pas szerokości 22 mil.
na którym znajduje się 18 szpitali, 46 małych cmentarzyków. To wszystko. Jest pan pewien, że to nastąpi? Nie, nie jestem. Co pan proponuje, inspektorze? Zarządzić pogotowie w rejonie wskazanym przez doktora. Tylko tyle na razie możemy zrobić. Słucham. Tu Szepard. Inspektorze, chciałem się z panem zobaczyć. Tak jest, panie inspektorze. Wolę tego nie odkładać. Ma pan czas? Naturalnie. Dobrze. Wie pan, gdzie ja mieszkam? Nie, ale mogę... Cromwell Road 55. Więc czekam. Tak, a... Jest pan już, inspektorze? To dobrze. Wybrałem pana nie ze względu na szczególne zdolności śledcze, bo ich pan nie ma. Systematyczny też pan nie jest. I to nie szkodzi. Ale jest pan w ten problem osobiście zaangażowany. Ma pan, zdaje się, jakąś własną koncepcję, której nie chciał mi pan wyjawić u mnie w biurze. Tak, to znaczy... Słucham, słucham. Mam wrażenie, na niczym nie oparte, że w tej sprawie nie chodzi o zwłoki. To znaczy, mają tam one swoją określoną rolę, ale nie w tym rzecz. A w czym? Tego nie wiem. Do prawdy? Jest w niej coś przewrotnego. Są tam pewne szczegóły, które nie dają się połączyć. Nie dlatego, że jest to fizycznie niemożliwe, ale dlatego, że wynika z tego nonsens psychologiczny. I to taki, że dalej nie sposób myśleć. Jaki? Nie rozumiem, co to znaczy. Ale to nie może być szaleniec. Nie, to jest raczej... biegun przeciwny, ktoś nadmiernie rozumny, tylko że poświęcił swój rozum niepojętej sprawie. Co dalej? Dalej. Dalej seria działań bez jednego potknięcia. To nie jest ludzkie. Ludzie muszą się od czasu do czasu przeliczyć, pomylić, zostawiają jakiś ślad. A tu ta żelazna konsekwencja. Te pierwsze zwłoki, te poruszone. Ja nie wierzę w to, co mówi Farkad, że sprawca został spłoszony i uciekł. Nie. On tylko chciał poruszyć. Najpierw trochę, potem jeszcze więcej, aż to pierwsze ciało znikło. On to sobie tak postanowił, tak musiało być, tak obliczył. Tylko dlaczego?
Może to być początek jakiejś afery kryminalnej albo i politycznej, która z czasem przekroczy granice naszego kraju. Czy pan sobie wyobraża człowieka, który w nocy, w ciemnej kostnicy, odgryza zębami płócienną zasłonę? Tak, ale w podnieceniu, w przestrachu, z braku innych narzędzi pod ręką. Przecież on wszystko robił tak, żeby wyglądało, jakby te zwłoki zmartwychwstawały. Po to obliczał wszystko, studiował biuletyny meteorologiczne. Ale czy on mógł sądzić, że policjant uwierzy w cud? Tu tkwi całe szaleństwo. Jest w tej serii matematyczna doskonałość, sugerująca, że sprawca nie istnieje. To zdumiewające, ale prawdziwe. Sądzi pan, że mówię od rzeczy, co? A kto robi dzień i noc? Rozumiem, chodzi tu o stworzenie nowego mitu. Bezosobowy, niewidzialny sprawca i to w dodatku wszechstronny. Imitacja nieskończoności to dobre. Z czego pan się śmieje? Czy nie dlatego, że pan o tym myślał, ale odrzucał tę myśl? Imitacja naturalnie, ale ona może być doskonała. Tak doskonała, że Gregory, wróci pan do mnie z pustymi rękami. Możliwe. I wtedy zastąpi mnie ktoś inny, panie inspektorze. Czy uważa pan ten problem za nierozwiązalny? O nie, o tym nie może być mowy. Zachodzi jednak możliwość, że rozwiązanie... Wolał mnie dawać panu tej sprawy, ale nie mam nikogo. Chciałbym panu pomóc, chociaż wątpię, na ile przyda nam się tutaj doświadczenie. Słucham. Alice, dyżurny z Yardu. Odebrałem meldunek z Brentwood, była tam próba kradzieży zwłok. Brentwood? Tak, policjant, który pilnował kostnicy, dostał się pod samochód. Kiedy to było? O której? A może pół godziny temu. Chcesz mieć kogoś specjalnie, to mówię, zaraz wysyłam samochód. Tak, daj Tomasa. Słyszysz? Tomasa. Aha, i doktor. Co z doktorem? Posłali tam pogotowie, doktor musi być już na miejscu. Ale nie, doktor od nas, nie do leczenia. Weź Sorensena. Zaraz schodzę. Thank you.
A zwłoki, których pilnował? Bodajże zostały. Jak to zostały? Widać, spłoszyli faceta i uciekł. Co się tu stało? Przed chwilą zabrali Williamsa, panie inspektorze. Williams to był ten, który miał służbę przy kostnicy? To jest. Gdzie jest ta kostnica? Tam. Ja miałem te służby do 3:00 w nocy, potem Williams miał mnie zmienić i kiedy to się stało... Pomału, pomału. O 5:30 ten facet zawiadomił posterunek w mieście o wypadku. Williams nadbiegł od strony cmentarza i wpadł mu pod koła. O, tam leżał. Ten kierowca chciał go wyminąć, ale było ślisko, wpadł poślizg i... Gdzie on jest? Ten kierowca? Tak. Na posterunku. A zwłoki? Leżą przed kostnicą. Ile? Mieliśmy chodzić dookoła i sprawdzać drzwi i okna. Dookoła budynku? Tak jest, panie inspektorze. Nie ruszamy? Tak leżało? Nie, nikt nie ruszał, tylko komendant oglądał. A ten koc? Komendant kazał przyjść. Czy mógł tu ktoś przyjść, jak staliście na szosie? Nie, szosa była zamknięta. Z tej strony, ale od Sherwood. Tam też stoi posterunek. Chce pan go zbadać, panie doktorze. Kto to jest? Holtz. John Holtz, panie inspektorze. Miał tutaj parwiarnię. Śmierć nastąpiła z górą 24 godziny temu. Plamy opadowe, w żwaczach pełne stężenie. A kończyny? Dlaczego pan nic nie mówi? Sam pan widzi. Nie jestem lekarzem. No nie ma, musiał ktoś przełamać. Już nie wróci? Powinno wrócić częściowo, ale niekoniecznie. Ale na pewno było. Stężenie jest zawsze, powinien pan wiedzieć. Chociaż w tych wypadkach. Gdzie było ciało, jak kończyłeś służbę? W trumnie. Sprawdzałeś? Tak jest. Otwierałeś drzwi? Nie, świeciłem latarką przez okno. Szyba była rozbita? Nie, cała. Zabierzmy tego kota do laboratorium. Jedziemy do Sherwood. Wykluczone. Telefonowałem przed chwilą do szpitala. Zrobili rentgena. Złamanie podstawy czaszki. Jest nieprzytomny. Powiedzieli, że to potrwa jakiś czas, o ile w ogóle z tego wyjdzie. Ile wart ten Williams? Herbaty? Dziękuję. Jak dawno w policji? U nas jest od 5 lat. Przyszedł do nas z wojska. Żonaty. Dwoje dzieci. Gra w piłkę nożną. Mamy tu drużynę. Wierzył w duchy? Duchy? Nie, nie przypuszczam. A, panu chodzi o to, że on... Nie wie pan, przed czym on mógł uciekać? Była ślisko. Jechałem wolno, najwyżej 30. Nagle zobaczyłem policjanta, który biegł na wprost mnie. Zacząłem hamować. Chciałem go wyminąć. Wpadłem w poślizg i uderzyłem go chyba tyłem. Kiedy wyszedłem z samochodu,
leżał nieruchomo. Miał coś w rękach? Proszę? Czy miał coś w rękach? Nie, nie, nie. To znaczy, jak wyszedłem z samochodu, zobaczyłem, że trzyma w ręku pistolet. Wpadłem na drzewo. Strasznie się pocharatałem. Trudno to sobie wyobrazić, ale... Ale? Mam pistolet Williamsa. Trzymał go, kiedy wpadł pod samochód. Strzelał? Nie, ale nabój był w lufie i dlatego zastanawiam się, co go mogło do tego sprowokować. A kierowca niczego nie zauważył? Jakiś kilometr od miejsca wypadku stał duży samochód, chłodnia. Wołałem, ale nikogo nie było w szoferce. Przesłuchałem go i zwolniłem. To syn naszego pastora. Powiedz mi, czy jest coś takiego, przed czymś uciekał z pistoletem w ręku? Czołg? Nie, wiesz, o co mi chodzi. Przed czym może uciekać policjant z pistoletem w ręku? Siostro, gdzie tu jest oddział chirurgiczny? Na drugim piętrze. Ale dzisiaj nie ma odwiedzin. Proszę pana. Proszę pana! Bardzo niechętnie pozwalam na te odwiedziny. Bardzo niechętnie. No ale cóż, jeżeli to jest konieczne. Tylko proszę jak najkrócej, bo on jest naprawdę w ciężkim stanie. Dzień dobry, sierżancie. Jestem inspektor Gregory ze Scotland Yardu. Chciałbym, żeby pan mi pomógł. No? Jak to było naprawdę? Powiedziałem, stój, co robisz? Powiedziałem... Co dalej? Pistolet. Wyjąłem pistolet. Jemu kazałem, żeby przestał. Ale on nie żył. Niemożliwe. Prawda? To niemożliwe. Doktorze, szybko, on zemdlał. Sprawca musiał ukryć się w kostnicy, zanim William sobie objął służbę. Około 5 rano wyjął ciało z trumny. William, słysząc hałas, zbliżył się. Wówczas sprawca wypchnął zwłoki przez okno w taki sposób, żeby to wyglądało, jakby się same poruszały. William stracił głowę i zaczął uciekać. Wówczas sprawca wyszedł przez okno, przeciągnął zwłoki ku drzwiom i być może zauważył albo usłyszał coś, co go spłoszyło. Porzucił zwłoki i uciekł. Czy były jakieś ślady? Było sporo śladów, ale nic konkretnego. Ostatecznie zadecyduje to, co powie Williams. Jak on się miewa? Czy pan z nim rozmawiał? Nie. Jest nieprzytomny, bredzi. Lekarze twierdzą, że za 2-3 dni rzecz się rozstrzygnie. No cóż, musi pan dobrze opracować tę rekonstrukcję. Bo cóż nam pozostaje jako alternatywa? A z bojaźni przed nim przerazili się stróże, tak? Sądzi pan? Przecież Williams przestraszył się nie zwłok, ale tego, co się z nim działo. Działo się natomiast coś, co doprowadziło go do paniki. Pozostaje jeszcze kot. Tak. To jest znamie regularności, które występuje w całej tej sprawie. Doktor Stis zauważył, że na 6 wypadków zniknięcia zwłok
Trzy razy w pobliżu znaleziono padlinę kota. Może to jest właściwy trop. Ta regularność może obrócić się przeciwko niemu. Nie wiem, czy będę dalej kontynuował tę sprawę. Zaszły pewne nieprzewidziane zmiany w moich sprawach osobistych. A zresztą w dalszych konsekwencjach jest to problem trywialny, dopasowywanie hipotez. A ja nie zajmuję się hipotezami. Natomiast szczegółowe opracowanie danych statystycznych wymagałoby tygodnia, może miesięcy. Wasi ludzie są tu bezużyteczni, bo to nie jest sprawa kryminalna, a praca naukowa. Inspektorze, nie zostało tutaj popełnione żadne przestępstwo. Tak jak w przypadku, kiedy meteor zabije człowieka. Więc pańskim zdaniem przyczyną działającą są siły natury. A pan wie, co to są siły natury? Bo ja nie. Niech pan popatrzy na tę mapę. To miejsce najbledsze, widzi pan? Tak, to jest okolica, gdzie kradziono zwłoki. Nie. To jest obszar o najmniejszej zapadalności na raka. Nie rozumiem. Chwileczkę. Zacznijmy od faktów. Otóż moim zadaniem było określenie miejsca tej serii zjawisk rzadkich i niezwyczajnych i przez to ściągających powszechną uwagę w seriach zjawisk normalnych, istniejących od dawna, także przestały budzić ogólne zdziwienie i ciekawość policji. Otóż tym zjawiskiem okazała się zapadalność na raka. Teren, na którym znikały zwłoki, pokrywa się z terenem o najmniejszej zapadalności na choroby nowotworowe. Natomiast na terenach okolicznych ilość chorych stale rosła. Kiedy różnica między tymi obszarami przekroczyła pewną wielkość, zwłoki zaczęły znikać. To wszystko. Ale jaka jest pańskim zdaniem bezpośrednia przyczyna tych zniknięć, tego ruszania się zwłok? Bo to, co mi pan tu opowiedział, to niczego nie tłumaczy. A czemu panu nie przychodzi do głowy wszczynanie śledztwa przeciwko temu, co powoduje, że ludzie chorują na grypę? Dobrze, ale czy samo zjawisko zmartwychwstawania, poruszania się, wstawania, chodzenia zwłok po śmierci uważa pan za całkiem zrozumiałe? Oczywiste, nie warte dalszych badań? Nie, no oczywiście jest tu cała masa rzeczy do badania dla biochemików, fizjologów, biologów. Ale nie dla policji. No, inna rzecz, że są to badania na lata. Pewne rezultaty, i to w stosunkowo krótkim czasie, może dać tylko moja domena, statystyka. Ale jak już panu powiedziałem, mam swoje problemy. A jakie miejsce w pana statystycznym wytłumaczeniu mają te padliny, znajdowane w pobliżu miejsca zniknięcia? Ach, tak to pana interesuje, no. Nie interesowałem się tym matematycznie. Wytłumaczeniem najprostszym, a zarazem najprymitywniejszym byłoby uznanie tych zwierząt za pewnego rodzaju vehiculum. Za przenośnik czynnika uruchamiającego zwłoki. Podobną rolę spełniają na przykład szczury w epidemii dżumy. Rodzaj bakterii? Nie wiem. To są hipotezy, a ja nie zajmuję się stawianiem hipotez. Może nie bakterii, ale w każdym razie, jak pan powiada, czynnik biologiczny. I to obdarzony inteligencją, przezorności działania mocno przypominającej ludzką. Czynnik, który uruchamiając zwłoki troszczy się o okrycia dla nich, tak? Który studiuje komunikaty meteorologiczne? Który wie, co może przestraszyć policjanta na służbie? Czynnik biologiczny udokumentowany statystycznie, powtarzam za panem, doktorze. Pan być może jest przekonany, że to ja.
Uważa mnie pan za przestępcę albo za wariatę? Pewnie grozi mi aresztowanie i obserwacje psychiatryczne. Obie ewentualności niezbyt dla mnie przyjemne. Co pan zamierza? Na razie nic. Po prostu chciałem z panem porozmawiać. Doktorze, do widzenia panu. Nie wychodził cały dzień z domu. Na pewno. Na pewno, panie inspektorze. A to pan. Skończyłem już. Zabierze pan? Nie, dziękuję. Teraz nie. Czy jest doktor Sorensen? Nie. Poszedł już do domu. Dlaczego ten kot zdechł? Z głodu. A czego pan się spodziewał, trucizny? Niczego, tak spytałem. Przepraszam pana doktorze, czy może być inna przyczyna śmierci? Jakaś niezwykła. Co to znaczy niezwykła? A jakie są według pana niezwykłe przyczyny? Dobry wieczór, inspektorze. Cieszę się, że pan wreszcie przyszedł. To, że mi pan nic nie powiedział o swoim planie, to pańska sprawa. Szkoda tylko, że nie pomówił pan ze mną o swoich podejrzeniach w stosunku do Scisa. Znam go od dawna, mógłbym panu wiele o nim powiedzieć. Podejrzeń w stosunku do mnie chyba pan się wyzbył w międzyczasie, co? Nie wiem, jak Stis wpadł na tę historię z rakiem, ale policja sprawdzająca naukową hipotezę staje się śmieszna. Pan podejrzewa go nadal, prawda? Jaką motywację przypisuje pan jego postępowaniu? To nie jest tak, że ja go podejrzewam, panie inspektorze. Ja się tylko bronię przed cudownością tej sprawy. Przecież jeżeli rozwijać tego typu hipotezy dalej, to możemy dojść do tego, że ostatni spadek zapadalności na raka nastąpił 2000 lat temu i nie w Anglii, tylko w Azji Mniejszej. I wówczas również nastąpił szereg zmartwychwstań. Łazarz, wie pan. No i jeszcze ktoś. Jedno słowo.
Pan podejrzewa Scisa, bo jest do tego zmuszony. Zapewne próbował pan ustalić, gdzie Scis przebywał podczas wszystkich krytycznych nocy, gdy miał chociaż jedno pewne alibi. Podejrzenie musiałoby upaść, a więc? Trzeba by przesłać tę kobietę, która u niego mieszka. Kobietę? Przecież to jest jego siostra. Tej nocy, kiedy znikło ciało w Stafford, Scis był u mnie. U pana? Tak. Już wtedy zaproponowałem mu współpracę z nami. Znam Scisa od dawna. To człowiek przy całej świetności umysłu na pewno nieznośny, ale żeby on miał chować się pod jakimiś trumnami, potrząsać martwym ciałem, żeby przestraszyć policjanta? Nie, nie. To wszystko nie ma sensu. Wydaje mi się to bardziej prawdopodobne niż konieczność uwierzenia w cuda. Tak pan sądzi? Alibi Scisa trzeba dopiero ustalić, bo ja widziałem go tylko do północy. Dobranoc. Pańskie zainteresowanie moją osobą winienem uznać za podejrzane. Jest zbyt wszechstronne. Inspektor Shepard powiedział mi, że kiedy znikło to ciało w Stafford, był pan u niego. Tak więc ma pan alibi. Nie wiem. Gdybyśmy żyli w czasach inkwizycji, pewnie osiągnąłby pan swój cel. Nie rozumiem. Nie jestem wytrzymały na ból. Torturami wyciągnąłby pan ze mnie każde zeznanie. Połamałby mi pan kości, ale ocalił swój spokój wewnętrzny. Doświadczył pan tego? Być może. Napije się pan herbaty? Proszę. Ty, szpiclu, czego ci trzeba? Zeznania? Więc masz je, masz, masz! Tak, to ja, wszystko ja, ustawiałem, układałem, zabierałem trupy. Bawiłem się trupami jak lalkami, bo mi się tak podobało, rozumiesz? Nie zbliżaj się do mnie, ty, nie zbliżaj się, bo zwymiotuję. Wynoś się, wynoś! Halo? Shepard. Skąd pan wiedział, że tu jestem? Williams zmarł. Chciałbym, żeby pan był na pogrzebie. Halo? Jestem pewien, że gdyby Williams ocknąwszy się zobaczył na własne oczy zmartwychwstanie, pomyślałby pan, że mu się przywidziało i że nie można wierzyć człowiekowi, który przeszedł ciężki wstrząs mózgu. Zresztą, gdyby pan sam zobaczył taką scenę i usłyszał głos mówiący: Łazarzu, wstań.
pozostanie pan policjantem. To znaczy ofiarą halucynacji, złudzenia albo sprytnego oszustwa. Jestem więc jednym z policjantów, którzy strzegli świętego grobu. A może jednak Pawłem przed nawróceniem? Nie zostawia mi pan tej szansy? Nie. To nie ja. To pan jej sobie nie daje. Sądzi pan, że jestem ofiarą manii prześladowczej? Postępuję na przekór faktom. To fakty przerosły pana. Alternatywą jest cud, a moim zadaniem jest chwytać przestępców, a nie wierzyć w cuda. Nie tylko zresztą moim. Pana także. Nie jest to sprawa metodologii, ani statystyki, ani systematyki śledztwa, lecz wiary. Pan wierzy w sprawcę i tak być musi. Muszą być policjanci i strzeżone przez nich groby. Będzie pan miał winowajcę. Istnienie jego to sens pańskiego istnienia. A ponieważ ten człowiek jest dla pana spokojem i ratunkiem, będzie go pan miał nawet, gdyby nie istniał.